Witajcie, kochani. Chciałam Was zaprosić na czytania letnie dla każdego znaku zodiaku, troszeczkę w zmienionej formie, bo właśnie chciałabym, żebyście się poczuli tak letnio, tak na luzie. Ja jestem wśród zieleni, słyszycie ptaki, jest ciepło i właśnie też te czytania mają takie przesłanie, żeby nas wyluzować, żeby podejść do tego z dystansem, tego wszystkiego, co usłyszycie, żeby nie traktować tego tak bardzo zero-jedynkowo. Tutaj myślę, że możecie usłyszeć jakieś inspiracje, może odpowiedzi na jakieś pytania, może podpowiedzi, może jakieś sugestie. I chciałam Wam powiedzieć tymi czytaniami, że dużo zależy od nas samych. Że to nie jest tak, że gdzieś zapisano w gwiazdach tą naszą przyszłość. Są rzeczy, na które mamy wpływ i to duże, wykorzystujmy go. Są oczywiście też takie, na które mamy mniejszy, dzieją się poza nami, ale przez to, jak my przyjmujemy do siebie to, co jest na zewnątrz nas, na to mamy wpływ. I właśnie umiejmy też rozróżnić takie sytuacje, w których zmagamy się z czymś, bijemy się z czymś, nie mamy na to wpływu, z tymi, w których właśnie możemy kogoś przekonać, siebie do czegoś przekonać, zrobić coś po swojemu, wypowiedzieć swoje zdanie. Wtedy właśnie ten wpływ jest widoczny. I starajmy się, żeby te wszystkie rzeczy, które przychodzą do nas z zewnątrz, czy w formie właśnie jakiejś podpowiedzi, czy czytań, czy ichkolwiek, bo pewno oglądacie różne rzeczy na YouTubie i innych kanałach, żeby one były dla Was jak najbardziej wartościowe, żeby przynosiły Wam coś do Waszego życia. Ja tutaj po prostu jestem w tych czytaniach intuicyjna, spontaniczna i Wy też tacy bądźcie. Jeżeli w jakiś sposób te czytania będą Wam się podobać, to bardzo proszę, subskrybujcie mój kanał, to dajcie łapkę, żebym wiedziała, że to jest to, co się Wam podoba. Napiszcie jakiś komentarz, żeby mnie ukierunkować. Po prostu rozmawiajcie ze mną, żebym czuła, że to jest rozmowa, że ta energia pomiędzy nami płynie. Będę tutaj używać kart spośród moich. To są karty energii, które tworzę sama. To są karty z moich snów, z moich własnych przeżyć, medytacji. I one są bardzo osobiste i bardzo je rozumiem. I dlatego wspomagają mocno czytania. I też oczywiście użyję kart tarota. To będą karty Field Tarot. Bardzo piękne, bardzo kolorowe. Też pobudzające intuicję, wyobraźnię. I też karty, które często są w moich czytaniach. To są karty z Lich Tarot. Ciekawa jestem, czy ta forma czytania, którą Wam teraz chciałam zaproponować, właśnie takiego bezpośredniego, kiedy mnie widzicie, kiedy ja będę pokazywać karty, nie tylko słuchać mój głos, czy w ogóle to się Wam podoba, czy to Was nie rozprasza. Dajcie mi właśnie znać, co jest dla Was fajniejsze, co jest dla Was lepsze, bardziej przyswajalne, co lubicie. A teraz zapraszam Was do poszczególnych znaków zodiaku. No i oczywiście też zapraszam i zachęcam do czytań indywidualnych, osobistych, na Wasze partnerstwa, na Wasze problemy. Tu pod filmem oczywiście znajdziecie odnośnik do mojego maila. Wszystko to, czym się martwicie, to co chcielibyście w swoim życiu zmienić, zadać mi jakieś pytania, to bardzo proszę, piszcie. I ja będę odpowiadać właśnie takimi
czytaniami specjalnie dla Was. Do zobaczenia. Witajcie, drogie lwy, na czytaniu letnim. Jest właśnie dzisiaj takie lato. Słyszycie śpiew ptaków, jest ciepło, jest taka piękna pogoda. I tutaj z kart wynika, że właśnie też będzie podobne dla Was lato. Będą też działy się jakieś takie nieoczekiwane dla Was rzeczy, może Was zaskakujące. Będziecie się adaptować do tego, co przychodzi. Bo o tym mówi karta spośród moich kart. Właśnie to jest taka adaptacja. To jest przyjmowanie tego, co przychodzi zewnętrznego. Tutaj to jest w formie jakichś takich niezidentyfikowanych istot, zdarzeń, sytuacji, które jednak odnajdują jakieś swoje miejsce w Waszym życiu. I tutaj właśnie te niezidentyfikowane istoty, które na pozór są właśnie być może czymś obcym, traktujemy to jako wirus, jako coś, czego nie chcemy, odnajduje to swoje miejsce. I to miejsce jest takie właśnie specjalne, takie dobre dla tego czegoś w naszym życiu i my dowiadujemy się o tym, jak to bardzo jest nam potrzebne. Więc myślę, że to jest czas, w którym zauważycie, że coś, co przychodzi, jest właśnie dobre dla Was, że nie należy się tego bać. Może zaczniemy od uczuć, które tutaj się bardzo pięknie pokazują dla Was. Zobaczcie, tutaj macie kartę kochanków. To jest związek, relacja. To jest partnerstwo. To jest umiejętność życia w partnerstwie. To jest odradzanie się też czegoś. To jest karta zmartwychwstania, odrodzenia. To jest coś, co przychodzi z przeszłości do Was, coś, co już było. To jest rozkwit być może dla wielu z Was, dla wielu par, na nowo relacji. To jest też tworzenie od nowa jakiegoś związku, relacji. To jest umożliwienie sobie, danie sobie prawa do miłości. To jest też dla wielu z Was wychodzenie z takiego odwrócenia, bo ja tutaj widzę kochanków, parę pięknych ludzi, którzy żyją przez dłuższy czas w takim odwróceniu od siebie. Dla wielu właśnie jest to powrót do tego, że można ze sobą rozmawiać, że można się komunikować, że można inaczej, że można odnajdywać wspólny mianownik. Bo też tutaj w dopowiedzeniu mamy kartę czterech puław. To jest właśnie takie bycie razem bezpiecznie, bycie razem w radości, odnajdywanie właśnie tego, co nas łączy. To są wspólne sprawy, wspólne radości, być może wspólny urlop. Nie wiem, no idzie lato, więc to będzie wspólny zapał do czegoś, jakaś działalność, działanie w jednym kierunku, taki wspólny ogień, wspólne ryzyko. Być może to jest dla wielu z Was też coś nowego, bo tutaj, patrzcie, jest as buław, więc dla wielu z Was to jest po prostu nowa relacja. To jest w ogóle myśl, że taka nowość jest w Waszym życiu możliwa. To jest właśnie zaadoptowanie tej myśli i znalezienie miejsca w swoim życiu dla tego rodzaju postrzegania świata, że jest możliwość, żeby dzielić swoje życie z kimś, żeby ta relacja, która być może nie działała,
zaczęła funkcjonować inaczej. Żeby wejść z kimś w relację, bo tutaj jest karta dwóch buław, to jest taki wspólny ogień, takie współdziałanie, dosyć aktywne i odważne. Więc myślę, że to jest czas aktywności. W ogóle w sierpniu, lipiec, sierpień to jest czas, kiedy słońce Wam bardzo sprzyja, drogie lwy. Więc myślę, że a propos słońca, ono tutaj się pojawiło też w tym rozkładzie. I pojawił się też głupiec jako nowy początek. W odniesieniu do relacji to właśnie jest wchodzenie w nowe rozdanie, na nowy etap w Waszych relacjach, odnowienie czegoś, odświeżenie. Ale myślę też, że to jest takie przyzwolenie sobie, odnalezienia miejsca w sobie, takiej przestrzeni, żeby zadziało się coś nowego, że zasługujecie na to, że możliwe jest, żeby w Waszym życiu pojawiło się coś nowego. I myślę, że właśnie pojawi się. Ale te karty Słońca i Głupca tutaj pokazują się w odniesieniu do materii, do Waszej pracy. Dla niektórych to Słońce oznacza też taki urlop, takie poczucie wolności, swobody, żeby coś robić z pasją, kreować jakieś takie zadania, pasje z przeszłości właśnie, bo ta przeszłość tutaj tak się pięknie nam pokazuje. Jesteście gotowi, żeby podjąć temat, który jest zapomniany. To jest taka odnowa, taka relaksacja, taki dystans do życia, żeby na nowo Wam się chciało chcieć. Ale dla wielu z Was jest to też możliwość zapoczątkowania czegoś nowego, wchodzenia w nową pracę. Tutaj zyskacie informacje, może no właśnie to jest taka niespodziewana sytuacja, sądzę. Bo dla tych, którzy są w jakichś stałych układach, może Was zaskoczyć, że podczas urlopu, że właśnie w czasie takiego luzu przyjdzie Wam do głowy jakieś inne rozwiązanie, nowe. Bo zobaczcie, tutaj jest ten głupiec, który jest w nowej historii, stoi całkiem zielony, nagi, w nowej rzeczywistości i odnajduje się, zbiera informacje, dotyczą go jakieś informacje, przychodzą do niego jakieś nowe wiadomości i ta wiadomość dotyczy właśnie takiej pracy codziennej, takiej, która może Wam się przydarzyć. Nawet właśnie w czasie urlopu możecie się dowiedzieć czegoś, co zmieni Waszą aktywność, co Was pociągnie, co Was zauroczy, no bo to Słońce właśnie mówi o takiej pasji do życia, o takim chęciu zdobywania czegoś. To są takie góry, właśnie góry do zdobycia przed Wami. I często właśnie, jak jesteśmy tacy zapracowani, zajęci codziennością, wkręceni w tą codzienność, nie mamy takiego luzu, żeby zauważyć coś, co do nas przychodzi. No zobaczcie, tutaj zdecydowanie przychodzi coś, co w pierwszej chwili uznajemy za obce, za nie dla nas, ale po jakimś czasie jesteśmy w stanie to zaadoptować do naszego życia. Akceptujemy, że to w naszym życiu jest potrzebne, że może nam coś przynieść dobrego. I teraz jeszcze przewidziałam tutaj trzecią grupę kart, które mówią o samopoczuciu. Co tutaj będzie Was czekało? I tutaj są dwa arkana wielkie. Tutaj jest papież, który mówi o poukładaniu, o poczuciu bezpieczeństwa, o takiej wierze, że to, co się dzieje, ma sens. Jest sprawiedliwość, czyli czujecie, że następuje taka równowaga, taki czas, w którym dzieją się dla Was sprawiedliwe rzeczy, że wreszcie jest to, na co czekałyście na przykład, że zamyka się jakiś trudny czas. Odkrywacie, że to, co przychodzi właśnie, jest dobre,
że jest właśnie takie dające wam nowe możliwości. Tutaj przychodzi jakaś prawda. Tutaj czujecie się wygrani w czymś. Macie mocną pozycję. I wyjaśnienie tych kart, które już same w sobie posiadają ogromną moc, a to dotyczy właśnie waszego samopoczucia, tego, jak czujecie się w różnych sytuacjach, jak czujecie się ze sobą, no to czujecie się właśnie tak, bardzo spełnieni. To jest 10 kielichów, to jest karta, która mówi o tym, że jesteście szczęśliwi po prostu w waszych układach rodzinnych, w waszych relacjach, w tych, które tworzycie od początku, na nowo, no bo jest ten głupiec, zobaczcie, i on oznacza początek, to jest kumulacja, kulminacja, więc będziecie się czuć wyjątkowo, bardzo dobre karty. Jest też karta tutaj dwóch kielichów, która mówi właśnie o takim porozumieniu ze sobą, porozumieniu z innymi, takiej harmonii, unii ze wszystkim. To jest karta miłości, więc myślę, że tutaj będą się działy w waszych życiach takie nieprzewidziane historie, takie, których się w ogóle nie spodziewacie, które wręcz oddalacie od siebie. I tu będzie właśnie takie trochę pokłócenie ze sobą. Bo jest karta pięciu buław, które przynoszą konfrontację. Buławy to działanie, to jest zmierzenie się z czymś. Zresztą to jest wasza energia, bo to jest Saturn w waszym znaku. To jest takie trochę pokłócenie się z tymi normami, które was być może ograniczają, bo chcecie tutaj wydobyć swój ogień, chcecie coś zrobić kreatywnego właśnie, być może w swojej pracy. Tutaj w jakiś sposób coś, czy czas, czy ktoś, czy jakaś sytuacja wam mówią nie. Jest być może jakaś konkurencja, jakieś przeciwdziałanie. Ale wy się temu nie poddajecie i stawiacie temu taki czynny opór. I myślę, że w rezultacie wygrywacie. Jeżeli tutaj chodzi o ten opór, to jest też wyraźne właśnie postawienie sprawy. Bardzo stanowczo. Też prawdziwie, nie chowacie nic, mówicie o czymś jednoznacznie, bo wiecie, że jakby racja jest po waszej stronie, że to, co chcecie zrobić, jest sprawiedliwe, jest dobre nie tylko dla was, ale dla jakiejś większej sprawy, dla jakiejś większej być może społeczności. I nawet wchodzicie właśnie w tą konfrontację, w ten konflikt, ale z przekonaniem, że dobrze robicie. I faktycznie tutaj dojdzie do jakiegoś pojednania, porozumienia. I oczywiście w życiach każdego z was to będzie coś innego. Ale niewątpliwie, teraz tak już podsumowując całe to czytanie, lato przyniesie wam coś, na co nie czekacie, coś niespodziewanego. Coś, co odnajdzie miejsce w waszym życiu, coś, co się tak posadowi i okaże się, że to było nieodzowne, że to było właśnie takie może wyczekane i to jest takie sprawiedliwe od losu, to być może będzie dla niektórych odnowienie jakiejś relacji. Bo tutaj, no, przypominam te karty przepiękne. Być może, że to będzie rozpoczęcie nowej relacji, że przychodzi do waszego życia ktoś konkretny, kto pokazuje wam, że można coś zacząć od nowa, inaczej. To będzie też nauka partnerstwa, bo tutaj jest właśnie taka równowaga w tym partnerstwie, taka sprawiedliwość, że jeżeli dotąd nie mieliście tego w swoich układach takich romantycznych, to teraz właśnie przez to, że się czemuś przeciwstawiacie.
tak? Że czujecie się pewni, bo tutaj jest ten papież, tak? Który jest właśnie takim mędrcem, który wie, kim jest. To przez tą pewność i świadomość siebie jesteście bardziej też bezstronni, nie macie kompleksów. Łatwiej jest z kimś takim się dogadywać, właśnie dokonywać takiej unii, porozumiewać się i w ogóle kochać. Łatwiej jest Wam kochać i łatwiej też przyjąć tę miłość, bo ja tutaj widzę dużo miłości. No słuchajcie, są karty, które pokazują właśnie taki spokój. Zobaczcie, tutaj jest też karta takiego porozumienia. Porozumienia w działaniu, to jest budowanie czegoś wspólnego razem. Tu jest to razem pokazane w tych dwóch kielichach. Więc tutaj jest dużo kart, które mówią o tym, że zaczynacie doceniać siebie, a to już Wam pokazuję i mówię od bardzo dawna. I przez to jesteście docenieni i zauważeni. Zaczynacie też zauważać, że wszystko, co do Was przychodzi, nie jest wymierzone przeciwko Wam, ale jest dla Was dobre. I zaczynacie to akceptować i, jak już wspomniałam, adaptować do swojego życia. To nie znaczy, że jesteście skłonni na kompromis kosztem siebie. To znaczy, że zauważacie, że to, co przychodzi, można wykorzystać jak najlepiej dla siebie. I to robicie, bo ten ogień, to słońce, które tutaj się pokazuje, to jest ogień, który jest kreatywny, który Was wspiera. Tu właśnie wydobędzie się z Was taka chęć robienia czegoś. Tutaj będzie mnóstwo chęci do działania, do tworzenia czegoś, współtworzenia, być może właśnie z tym kimś, kogo odkrywacie na nowo, albo kto odkrywa Was i przed Wami nowe rejony życia. Właśnie nastawione na porozumienie, na budowanie wspólnego miejsca, ale takie wspólne z ogniem, z zapałem, to jest uchwycenie tego wspólnego ognia. To jest, myślę, bardzo piękna energia tworzenia tak dzień po dniu czegoś razem. I tutaj właśnie ktoś akurat w tle włączył nam kosiarkę, co oznacza, że nasze czytanie pewno dobiega końca. Ale myślę też, że przed Wami, drogie lwy, jest naprawdę fajny czas. Tylko zauważcie, że to, co przychodzi do Was, jest dobre dla Was. Pokochajcie to, co wchodzi w Wasze życie. Otwórzcie się na to, bo w rezultacie to jest to, na co czekacie. Myślę, że też patrzę tutaj jeszcze na kartę sprawiedliwości i na to nie, które jest tutaj takim konfliktowym jakimś zdarzeniem, konfrontacją z kimś, że ta sprawiedliwość to jest taki oręż, który macie w ręku, to jest prawda, którą wypowiadacie głośno i nie uchylacie się od odpowiedzialności za nią. I to wprowadza jakiś pokój i spokój. I właśnie takie podnoszenie głowy tu czuję, zauważanie siebie i zauważanie też przez innych. Bardzo dobry, piękny czas. Dużo się dzieje. Dużo tworzycie, robicie, nie wiem, coś, co Was cieszy. To są konkretne działania i tak czuję, że wspólnie z kimś, że to jest taka nowa droga w byciu razem z kimś. Tak jakbyście byli trochę samotnikami i dotąd nie odkrywali tego, że to, że nie umiecie sobie poradzić właśnie w relacjach, to jest ta taka samotność wewnętrzna, że ograniczaliście zawsze, może nie zawsze, ale
musieliście sobie radzić sami i to samo, to, że chcecie robić coś, rozwiązywać samodzielnie, jakoś was nauczyło dużej samodzielności, ale jednocześnie nieliczenia na kogoś i nie miałyście przestrzeni na to, żeby robić coś wspólnie. A teraz właśnie ta przestrzeń się otwiera i ja tutaj widzę właśnie w tym głupcu taką przestrzeń, taką nową przestrzeń na razem, na prawdziwe razem, nie odwrócone razem, ale na takie zwrócone do siebie. Więc myślę, że to jest bardzo czas pozytywny, w którym odkryjecie, jak dobrze jest być razem. I to oczywiście może odnosić się do waszych związków takich bardzo romantycznych, uczuciowych, ale to też może być związek ze sobą, z dzieckiem, z mamą, z tatą, z bratem, z przyjaciółmi. Myślę, że w tych wszystkich relacjach coś się układa, bo jesteśmy bardziej poukładani sami ze sobą. Więc kochani, wszystkiego dobrego jeszcze raz i do usłyszenia.